Witam wszystkich bardzo serdecznie. 31 dzień wyzwania. W dzisiejszym filmie chciałbym pomówić o podsumowaniu miesiąca. 30 dni wyzwania. Wspomogę się kartką, trochę tutaj mam zapisane z aplikacji, która rejestrowała ślad GPS-a. 630 km, 24 godziny jazdy, z tego 5 treningów powyżej 30 km, między 30 a ten 50 km, z tętnem nie schodzącym średnie tętno poniżej 140. Jeden trening, no to był ta wycieczka 2 tygodnie temu, 88 km. Tętno tam było 153, z tego co dobrze pamiętam. Poza tym w tym filmiku 2 dni temu tam wszystko jest napisane. No to tyle. Tyle wyszło. Średnio to wyszło, ale co tu dużo mówić, kondycja na początku była słaba, bo miałem przerwę 3 miesiące w jeżdżeniu na rowerze. Wyjątkowo w tym roku nie jeździłem zima-lato, trenażera też nie mam w zasadzie, ale podsumowując, to dwukrotny wzrost siły na rowerze po tych 30 dniach, to ten kondycyjnie jakiś trzykrotny wzrost kondycji, mogę to tak podsumować. Pogoda była jaka była, no momentami było ciężko z tą pogodą, parę dni było takich, że no te dystanse były biedne naprawdę, tam były 10 km czy to ten 12 maksymalnie. Zresztą wszystko w tych filmikach jest podane w opisie, ale teraz to będzie już coraz lepiej. Pora roku sprzyja wycieczkom na pewno. Kwiecień, maj teraz będzie, to na pewno przynajmniej jedna w tym tygodniu trasa. Myślę, że się uda przynajmniej jedna w tygodniu około stówki zrobić, tak jak tamta co była w niedzielę. Także co tu tutaj dużo mówić, polecam wszystkim jeżdżenie na rowerze, no może nie wszystkim, no ten kto chce, no to będzie jeździł. Bardzo fajna sprawa, żeby sobie wyrobić tę kondycję oddechową, też taką aerobową. Bardzo fajnie to wszystko wychodzi, rekreacyjnie, sport. Także chyba tyle na temat. Pozdrawiam wszystkich, trzymajcie się, rowerowi maniacy, świry. Do następnego. Hejka.